Moi drodzy, z tej strony Skorpi, witam was w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Unity. No cóż, przynajmniej ja się już pogodziłem z tym, że no nie da się wygrać. To trzeba by było mieć co najmniej z 10, 15, max 20 osób i siedzieć 24/7, żeby pobić taki rekord. To już... to nie da rady. Nie można się też zamęczać. Ale to jest też duży progres, że osiągnęliśmy taką sumę jak 300 ponad tysięcy liwów. Tak, nie dość, że mamy nowy rok, to jeszcze kurde jakieś dziwne lagi nam odupcają. Nie wiem, Ubisoft po prostu przeprosiło, ale dalej nie naprawiło tych bugów, które są, czyli między innymi problemy z łączeniem, z dołączaniem do gry kooperacyjnej. Czyli te takie najbardziej podstawowe problemy, które no raczej tyczą się każdego z osobna i to nie ma znaczenia w jakim stopniu. Te problemy się jakby narastają i nie wiadomo co z tym zrobić. Dlatego Ubisoft tak przeprosiło, że dało tym, którzy kupili jakąś tam edycję kolekcjonerską bądź Season Passa, darmową grę do wyboru, jedną. I to jest rekompensata? Uważacie, że to jest taka rekompensata za te błędy? Błędy są teraz jeszcze większe niż były dotychczas. No to przepraszam bardzo. Uważam, iż to chyba była trochę lekka strata czasu i pieniędzy na tą grę. Skoro dzisiaj chciałem pograć w trójkę w kopa, no nie, no nie dało się, nie dało się, bo oczywiście najłatwiej jest, kurde, nawalić plamy. Po prostu trzeba podziękować panu Alexowi Amancio za naprawdę wyśmienicie odwaloną robotę. Bo to, trzeba to powiedzieć, no, zrobił to na odwal się. Żeby dostać kasę i do widzenia. A błędy, które są, tego już nie tyczy pewnie. Jego to już nie interesuje. Po prostu no, trzeba mu podziękować. I tyle. No cóż, gra istnieje, gra sobie działa, ale nikt sobie nie wyobrażał tego, że to tak się skończy. Jeżeli Ubisoft by się, nie wiem, na przykład wstrzymało z premierą, poczekali, nie wiem, jeszcze tak, nie wiem, do początku roku, albo przynajmniej, nie wiem, do, żeby, nie wiem, gdzieś wpuścili ją w środku tego roku, którego już mamy, 2015, to gra z pewnością wyszłaby dwa razy lepiej. Będę tak mówił już ogólnie. Wyszłoby dwa razy lepiej, na pewno nie byłoby takich błędów, czy to w single playerze, czy to w koopie. No cóż, zobaczymy jak im wyjdzie kolejna odsłona, która będzie w tym roku, tylko dopiero mam nadzieję, że gdzieś pod koniec roku. No, jeżeli oni odwalą znowu taką kaszanę jak z Unity, no to ja nie będę kupował, bo to jest, to będzie kolejna strata pieniędzy. A najpierw nie, zrobię tak, jak już będzie ten Victory, nie będę jej kupował w dniu premiery. Poczekam, po prostu zobaczę gameplay, jak to wygląda, czy nie ma żadnych tych problemów z, nie wiem, optymalizacją graficzną, a tym bardziej z trybem kooperacji.
Ja po prostu sobie tak ustalę. Nie będę kupował gry w dniu premiery, tylko poczekam i zobaczę, jak ona będzie działać. Jeśli się okaże, że będą jakieś znaczące poprawy i gra po prostu przejdzie samego siebie i przebije Unity i wszystkie inne części, to mogę wtedy się brać za kupno takiej gry. Ale w tej chwili to jest tylko po prostu strata pieniędzy. No cóż, nikt nie przewidział tego. Dosłownie nikt, że to tak się skończy. A jakby pan Amancio wykazał się, nie wiem, większą ambicją i zaangażowaniem w dosłownym znaczeniu dla tworzenia gry z sercem, a nie kasą, a nie myślą o kasie, to gra by wyszła naprawdę wyśmienita. No cóż, ja zresztą jeszcze to będę wszystko podsumowywał po ukończeniu single player. Naprawdę. Tam to będę chyba z 5 albo nawet 10 minut wałkował to. Co ja mam po prostu do powiedzenia. Tylko ja już po prostu tak wstępnie wam mówię, bo już mam 66 odcinków, więc to już jest i tak naprawdę dużo. Jak już tylko zrobię te wszystkie misje poboczne, przejdę do fabuły, która będzie naprawdę błyskawiczna, to ja po prostu przejdę do podsumowywania. Jak już będą te napisy końcowe i wiecie, co dalej. Teraz sobie odpalę stoper, bo go nie włączyłem znowu. O, to widzieliście. Ale to już, to chyba musi być wina lagów. Albo Frapsa bardziej. Czyli lagów, które Fraps sprawia. Bo to wątpię, żeby Unity tak robił. Chociaż nic nie wiadomo, jaka jest magia tej gry. Więc wszystko jest postawione na to, że gra po prostu im nie wyszła. To musi być ewidentnie wezmę na ale nie będę nagrał actionem, który mi nagra ledwie 5 minut Unity. Bo na pewno pamiętacie tą sytuację z pierwszego odcinka. Doskonale ją pamiętacie. Więc nie będę jej nawet już wspominał. Okej. W ogóle jak tam po Sylwestrze? Mam wrażenie, że większość osób musiało przejść się Arno. Dlaczego ty tak zacząłeś chodzić? Wy to widzieliście. Coś temu Arno odwaliło. Zamknąłeś się, wiesz? Nie chcę twojej misji. Takie na machinę. Bardzo interesujące, naprawdę. Ale mam tu chyba bardziej ważniejsze rzeczy na głowie niż te wasze. Kurde, gdzie jest to okno? No chcę przejść. Okej. Aha, fajnie. Pokazuje mi tu członka nawet. Klubu, znaczy grupy, chciałem bardziej powiedzieć. Klubu też może pokazywać. Dobra, schody mamy na górę tutaj. Teraz wam odpalę szybko stoper. I dobra, może... Przepraszam, odbiło mi się. Możemy przejść do kolejnej misji. Przesyłka specjalna. Zobaczmy, co to jest. Zbadaj powóz pocztowy. O, złapał się. Bardzo ładnie. Bo ostatnio to nie chciał mi się złapać. Mówię to dosłownie, nie chciał mi się złapać. To wkurzało. Dobra, teraz jakoś takich większych ścin nie ma. Mimo tego, że Skype'a mam odpalonego. Zmieniłem sobie w ogóle kolor i broń.
chciałem wrócić jakoś do tej broni cięższej. Dobra, damy im tu końcy. Macie, na paczki będziecie mieli. Okej, okay, zadowoleni z życia. Aż wydzierają pyski. Nie wierzę. Chciałem zacząć nagrywać z FIFA World, ale stwierdziłem, że to będzie chyba najgłupszy pomysł, na który mogłem wpaść, więc sobie odpuściłem. Jak będę miał FIFA 15, to na 100% będzie. Co w ogóle z Assassin's Creed Liberation i Shadow of Mordor? Tak, na razie tego nie nagrywam, co nie znaczy, że zawiesiłem tę serię. Może jeszcze dzisiaj coś nagram z tego. Nie mówię, że to ma być. Ale może coś jeszcze bym wrzucił. Albo wybiorę Assassina Liberation, albo Shadow of Mordor. To zależy, czy już będzie tylko ode mnie. Albo będzie dzisiaj Szczęta, nie wiem, zobaczymy. O, w sumie byłem umówiony z ekipą na nagranie, które mieliśmy to zrobić wczoraj, ale coś nam nie wyszło. No wiecie, wszyscy chcieli się bawić na tym samym strzelanie się nudzić. Dobra, widzę, że trzeba się z wami w taki sposób porać. Ale trochę was za dużo, wiesz? Chcę go okraść. Chcę go okraść. No nie, jednak trzeba z tym walczyć. Dobra, uniki trzeba robić. O. Nie, ale sobie już przyginacie, wiecie co? Darujcie mi już z tymi strzelbami. Dobra, trzeba z nami tak. O, patrzcie, tu mamy snajpera. Ła. Ty kurde, śmierć, idź. Dosyć już tam nie było. To się robi śmieszne. Ale ładnie ich ciacha. To saka. Znaczy gułat, ale taki ciężki gułat, że to ich kroi wręcz. Temu coś nie może się strzelić. Bo... Dobra, bomby. Dobra, ta mam łatwo. Nie mam tych ciężko opancerzonych takich z wynikami. Ach, bijemy się. Zabawa. To się męczymy. Ale skopa dostał. Jak. Dobra, to ciebie okraść. Ktoś tu przeżył? O, trochę walki było. Ale dałem radę. Patrzcie, mamy już rangę Assassin. Czyli to jest już który stopień? Stopień to już jest. Już wam mówię. O Jezu, ile ja już tu przegrałem. To jest masakra. Mamy już stopień 28, czyli jesteśmy już blisko, bardzo blisko do legendy. Nawet nie wiecie jak już blisko, no. Aż daleko jeszcze, szczerze bym powiedział. Bo żeśmy wbili 400k. No teraz nam jeszcze zostało wbić z 200k, niecałe. Ale zostało jeszcze. Więc rangę już mamy naprawdę coraz lepszą. Brakuje nam tylko tej legendy i już jesteśmy najlepsi. Przejdę się do sklepu. Bonjour, bonjour. Mam już 1,5 miliona, więc jestem dziany. No cóż, już się nie przejmuję porażką rywalizacji klubowej, ale najważniejsze, żem zrekrutował kolejną osobę, więc to się liczy.
O jedną osobę jest więcej teraz w naszym klubie. Więc liczę na to, że może kiedyś uda mi się nagrać takiego porządnego koopa w czwórkę. To muszę zgrać jakoś te osoby. Fajnie, że mnie zauważyli stąd. To mnie dziwi. O! Jak się co tam... On mnie w ogóle uderzył? Tak to wygląda, jakbym nie stracił jeszcze tego HP. Co się patrzycie? Nam już nie chce walczyć. Spokojcie się. Dobra, odkupili sobie gruję. Teraz trzeba pomóc z tymi wartownikami. Już niedaleko w sumie są. Okej. Other guy couldn't make it. Here's the packet. I don't like the other man showing up without my knowledge. Tell Jacques to come himself next time. Who's the head man? You're not to know. Shove off. Right. I'll take that to Colonel Lowe. Chyba was trzeba będzie jednak zjebać. Można was zabić. Can you break Można. Okej. So slow. O kurde, strzelają to mocno. Jezu, dziwy macie jeszcze tych snajperów. Ej, oni jeszcze jakiś porąbani. Ała! Ej, nie, oni chcą naprawdę mnie zdjąć. Tylko... jakim kurde cudem? A tam był ten agent. Ta, dobry, dobry. Dobra, mamy tamtego pułkownika. Ale bym go zdjął. Ale w sumie bym się wykrył. A wolałbym ich mniej zabijać już. W mniejszej ilości. To kitasz z radości, zaraz przestaniesz. Ja. Zarąbiście mnie. Tego na dwa hity ciśniemy i zwieprzamy. Ale jeszcze bym tą skrzynię wziął. Kurde, co tak tniesz? Ła, ła! Ale mnie powyszczelali. Something's not right. Here, brother! Jezu! Wy to widzieliście! Wy to widzieliście! Prawie bym tam padł. Nie. Mnie się nie wydawało. Nie, to jest masakra, to jest masakra. Dobra, nawiałem im. Dobra. Tutaj załatwię samotnie. Ja chcę tylko tą skrzynię wziąć do cholery w końcu. A skrzynia jest, kurde, w centrum tych imbecylów. Dobra, można walczyć. Par ici!
favor. You can't shake the law, bastard. To czemu nie walczysz? Team. Ja mu klikam walcz, a on robi swoje. Ej nie, oni chcą mnie sprowokować. Ej nie. On mi nic nie robi. On nie walczy. No patrzcie. Każe mu walczyć, on nawet nie kontruje. To zajebisty Bóg. Panie Amancio. Tak, żeś to zrobił, że nie mogę walczyć. O, bombę mogę mu zarzucić. Muszę mam w nich strzelać. Mam... Muszę w nich strzelać, bo nie mogę walczyć normalnie. No nie no. To jest nie do przyjęcia, to jest panie Amancio nie do przyjęcia, że ja nie mogę ich z takiej broni walczyć. I pokonywać. A z pistoleta mogę i bomby dymnej. To jest naprawdę chore. I zróbcie jakiegoś piątego patcha. Otworzymy jeszcze skrzynkę w końcu. Aha, fajnie, ja mam tylko jeszcze 5 wytrychów. To się fajnie przygotowałem do tej skrzynki. Ale postaram się ją otworzyć. Lub nie. O, na fuksa. Widzicie, nie muszę mieć trzeciego levela ślusarstwa, żeby otworzyć taką skrzynkę. Nie muszę. Bo ja mam to wyczucie. I pewnie większość innych graczy, którzy też mają tą zdolność, pewnie tak mają. Co się tam sapiesz? No dobra, przejdziemy się do sklepu. Dobra, odpuścili sobie. A my uciekamy. Za dużo żeśmy tych wrogów zabili, ale nie, no to już było przesada. Ciekawe. Okej, mamy jeszcze tutaj przeciwników. Przestępców bardziej. Dziękuję. Okej. No i udało nam się. To jeszcze jedną misję zrobimy. Tak, oceniamy to wspomnienie. O, dzielnicy inwalidę wyzwoloną. Tu zakupy robimy. I robimy jeszcze jedną misję. Właściwie już ostatnią z misji klubu towarzyskiego. Więcej już nie będziemy ich mieli. Okej, 300 metrów. No to jeszcze zdążymy, mam nadzieję, zrobić tę misję. O ile nam czasu nie zabrakło. Ale raczej jeszcze mamy. Chyba na tyle, żeby zrobić. O! Mamy tu jeszcze do ogarnięcia kokardkę i artefakt. Artefakt jest gdzieś tutaj. Pięknie. Wszystkie artefakty zebrane. Jakaś nagroda odblokowana. Ciekawe co. Jakaś pamiątka odblokowana też w galerii. Brawo Arno, żeś tam doskoczył. Gdzie ta kokarda? Aha, tu się kręci, czyli gdzieś. No i dobra, pięknie. Dobra, gdzieś coś jeszcze jest do odszukania? Tak się przyjrzę. Nie, jest git. Dobra, zejdźmy już z tematu krytykowania producenta gry, bo jeszcze może nałożą mi prawa autorskie za to, że mówię prawdę. No bo tak jest, tak właśnie jest. Coś zaczęło teraz mocno lagować. Nie jestem w stanie wytłumaczyć, dlaczego tak teraz. Ja będę się tutaj tępił. Ludzi. A tam ci się poszli ocenić, co się stało wielkiego. A ja tylko strzeliłem raz. A dobrze. Dobra, coś teraz zaczęło ciąć. Tylko mnie zastanawiam dlaczego. A to tak zawsze jest. Dobra, 80 metrów. I ostatnia misja klubu towarzyskiego.
Okej. A word, brother? Nie mam czasu na słówka. Potem możemy dogadać się. No weź tam doskocz, Arno! Fucking shit. Dobra, ostatnia misja, mętne, ale krzepkie. Dużo forsy, dużo. Broń winnicy, o! Coś lepszego. Mniej nudnego pewnie. No ale miałeś się złapać, no weź mnie, nie denerwuj. Mamy sakieweczkę. I nie patrzcie. Właśnie, coś mi ostatnio kumpel mówił, że się ściągnęła aplikacja, którą ja chciałem ściągnąć. A to tylko dlatego, że siedzi na moim koncie. I myślałem, że mi coś tam blokował, jakąś misję Nomad, ale na razie jeszcze nic nie mam. Może tego jeszcze nie odkryłem. Kto wie. To się jeszcze okaże potem. Ale na razie widzę trochę wrogów, których wolałbym ominąć. Bo wolałbym tą winnicę obronić na szybko. A zanim zakończymy odcinek. Dobra, 60 metrów niecałe. Okej, mamy tam winnicę. O kurde, ale płonie. To dość mocno. Dobra. O! Jak zrobimy to po cichu, to będzie naprawdę git. Tylko zrobić to po cichu. Mam chyba nawet lepszy pomysł. Bloody Jacobins! I popatrzymy, jak oni się zażynają. Popatrzymy. O, widzicie, robi się chaos. O, robi się wielki chaos. A dawno tak jeszcze nie widziałem tego. Co patrzysz na mnie? Jeszcze raz bym mnie prawie zauważył. Sprytnie. Możemy po prostu patrzeć, jak on sobie ich zabija. Bez trosku. O! A to się chyba wszyscy zwołali. Czekaj. A tego bym zabił? Nie sięgnie. Zbyt mały zasięg. Musiałbym zabić tego pana. Kurde, zaraz tam padnie ten koleś. Dobra. Myślałem, że jakoś pozabija wszystkich. Nie dał rady. Dobra, zaraz zobaczymy, kto będzie następny do tego zadania. Najlepiej ten grubas by mógł się zająć. Trochę mnie widział. Ja pójdę teraz kupić te całe... O, dokładnie. Widmowe berserkerowe ostrza. Oni się będą tutaj po prostu dupcić. Popatrzymy się. Dlaczego nie? Jak można, to można. Yes. Co oni tu ze sobą robią? Ale się łamią tutaj nawzajem. Ci ludzie. Trochę przeniesiemy się na inną pozycję.
Tamten widzę, że jest samotny łącznie. O kurde. Ładnie. Ładnie tutaj giną. A teraz się dwóch truje. Nieźle. Jakimś cudem się to przyniosło. No to nieźle, nieźle. Niech się wyżynają nawzajem. Aha. No, musieli mnie wykryć. Ale teraz nie na długo. Możemy zatruł kolejnego. I to tak będzie się w kółko działo. Dopóki wszystkich nie wybije. Niech sobie strzelec da nam spokój. Okej, już mu przepadłem. Zająłbym się tym gnojem. Pamiętam. Te, no i ta koleś mi tu podejdzie. Dobra. Mam nadzieję, że sobie teraz odpuszczą. Ładnie się nawalają. Trzeba przyznać. Jestem do ciela. Co robisz? No dobra, to było dziwne, ale okej. Niech wam będzie. O, ładnie się już tu pozatruwali. Po prostu ładnie, ładnie. Nie wiedzą co z sobą zrobić. Zarąbiście. Zaraz się dowiedzą co ze sobą zrobić. Skacze z radości albo z mniejszej radości. Myślę, że tu jeszcze mamy też dodatkowych przeciwników. Za kogoś kto pilnuje tej skrzyni szczegółowo. Oni się tam pozabijają wcześniej czy później. Ja mogę tu skrzynię otworzyć, jak mi się uda. A, nie udało mi się. O, nie wiem. Nie, uciekam. Oni tam jeszcze nie popadali. No to wcisna widzę, że długo działa. Kartkę. Tu. Jeszcze jedno gdzieś jest. Kurde, trzeba z nimi w końcu ten porządek zrobić. Bo inaczej w życiu nie panuje tam. Uf.
Okej, achievement zaliczony. No, czemu ja tego szybciej nie zrobiłem? Bo chciałem, żeby to jakoś fajnie wyglądało, dość specyficznie i nietypowo. Jak na taką misję. Już się pożegnamy z misjami trybu klubu towarzyskiego. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie kolejnego odcinka z Assassin's Creed Unity. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. No cóż, jeszcze nam została tak, jedna misja, dwie, trzy, cztery, pięć i sześć. No to mamy jeszcze sześć misji, no to kilka odcinków jeszcze będzie z misjami pobocznymi. A kiedy już się skończą, to przejdziemy do fabuły. Okej, trzymajcie się, na razie, yo. Jedność. We're ready to fight.